Witam, witam! Słuchajcie, święta już zbliżają się wielkimi krokami i dzisiaj chciałem nagrać taki właśnie świąteczny odcinek, w którym powiem, gdzie kręcono sceny do kultowego filmu Kevin Sam w Nowym Jorku. Jak wiecie z mojego pierwszego filmu na YouTubie, ja również byłem w Nowym Jorku, zupełnie sam tak jak Kevin i inspirowany tym, że jako dziecko wielokrotnie oglądałem ten rodzinny, świąteczny film, postanowiłem się wybrać w te miejsca i zobaczyć, jak one wyglądają. Ale zanim Wam o nich opowiem, to kilka faktów na temat filmu Kevin Sam w Nowym Jorku. Oryginalny tytuł to jest Home Alone 2 Lost in New York. Reżyserem był Chris Columbus, a w główną rolę Kevina wcielił się Macaulay Culkin. Sceny do filmu kręcono od grudnia 1991 roku do maja 1992 roku i większość tych scen była kręcona właśnie w Nowym Jorku. Dobrze, to by było tyle tytułem wstępu, a teraz przejdziemy do miejsc właśnie, w których były kręcone sceny do filmu Home Alone 2 Lost in New York, czyli Kevin Sam, nie w domu, tylko Kevin Sam w Nowym Jorku. Pierwsze miejsce, o którym chciałem opowiedzieć, to Hotel Plaza. Hotel Plaza znajduje się przy słynnej 5 Alei naprzeciwko Central Parku i tutaj właśnie przyjeżdża Kevin prosto z lotniska i zatrzymuje się w tym hotelu. Ja, słuchajcie, w Hotelu Plaza byłem 3 razy, ponieważ często bywałem w tej okolicy. Tam normalnie można wejść, pochodzić, pozwiedzać. Oczywiście nie do wszystkich miejsc, nie do wszystkich pomieszczeń ma się dostęp, co jest zrozumiałe. W każdym razie wnętrze tego hotelu robi naprawdę duże, duże wrażenie. Ja teraz sprawdziłem ceny w Hotelu Plaza i taki standardowy pokój o powierzchni 44 metrów kwadratowych, słuchajcie, kosztuje 6,5 tysiąca złotych za dobę hotelową. Czyli słuchajcie, 6,5 tysiąca złotych za dobę w takim standardowym pokoju w Hotelu Plaza. Natomiast jeżeli ktoś by chciał pokój o podwyższonym standardzie, czyli o powierzchni 64 metrów kwadratowych, to musiałby zapłacić 12 tysięcy złotych. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że niegdyś Donald Trump był właścicielem tego hotelu i występuje on nawet w jednej ze scen w tym filmie, gdzie wskazuje Kevinowi drogę do recepcji. Kolejne miejsce to Queensboro Bridge. Jest to most pomiędzy Manhattanem i Queensem. I tym właśnie mostem jedzie Kevin z lotniska do Hotelu Plaza. Ja, słuchajcie, pojechałem z Manhattanu metrem do Queensu, tam odnalazłem ten most. I tym mostem normalnie można przejść pieszo, tak też zrobiłem, wróciłem właśnie w ten sposób na Manhattan. I jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że pomiędzy Queensem i Manhattanem znajduje się taka mała wysepka. Jest to wyspa Roosevelta. I pomiędzy tą wyspą a Manhattanem kursuje kolejka linowa. Jest to normalnie traktowane jako środek komunikacji miejskiej. Ja, słuchajcie, chyba z 20 razy jeździłem tą kolejką, tak dla zabawy. I właśnie ta scena, kiedy Kevin jedzie tym mostem taksówką, żółtą taksówką, jest prawdopodobnie kręcona właśnie z tej kolejki linowej. Trzecim miejscem, o którym chciałbym opowiedzieć, to restauracja Empire Diner. To właśnie koło tej restauracji Kevin bierze jakąś ulotkę od świętego Mikołaja na szczudłach. Ja, słuchajcie, pewnej niedzieli postanowiłem się wybrać do tej restauracji, było wtedy bardzo gorąco. Ogólnie lata w Nowym Jorku zazwyczaj są gorące i wilgotne, więc nie było to niczym niesamowitym. W każdym razie ja wtedy zamówiłem porcję spaghetti i chyba frytki. Z tymi frytkami, słuchajcie, nie jestem już pewien, na pewno zamówiłem spaghetti. I taka porcja spaghetti, która była wielkości takiej miseczki, myślę, że ona nawet była mniejsza, kosztowała wtedy, to był rok 2018, $30 z hakiem, więc dość sporo. Wiadomo, Nowy Jork, ceny wysokie. Tak jeszcze a propos sceny w Nowym Jorku, to porcja dużych lodów z takiej ciężarówki kosztowała w granicach $9-10. Wracając jeszcze do restauracji Empire Diner, to według mnie zarówno wnętrze, jak i część zewnętrza tej restauracji nie robi specjalnego wrażenia, aczkolwiek na pewno ona została wypromowana przez ten film i teraz jest często odwiedzana przez turystów. Następne miejsce to Bethesda Terrace i Bethesda Fountain. Jest to bardzo ładny kompleks w Central Parku. Składa się z fontanny z aniołami i nad tym wznosi się taras na arkadach. Tutaj właśnie Kevin ucieka przed bandytami spod Hotelu Plaza. Chowa się on do skrzyni na karocy i odjeżdża. I w tym miejscu, słuchajcie, chciałem powiedzieć o pewnej, według mnie, rozbieżności pomiędzy filmem a rzeczywistością. Ponieważ w filmie
Kevin ucieka bandytom do parku i zaraz, dosłownie po chwili, znajduje się przy tarasie. Natomiast w rzeczywistości miejsce, z którego ucieka Kevin, a taras, dzieli nieco ponad kilometr, więc nie sądzę, aby w tak krótkim czasie dziecko było w stanie pokonać taką odległość. Inaczej sprawa wygląda w przypadku Gapstone Bridge. Jest to urokliwy mostek również w Central Parku i on rzeczywiście znajduje się bardzo blisko hotelu Plaza. Jest to dosłownie kilka kroków. W tym miejscu właśnie Kevin po raz pierwszy spotyka bezdomną panią. A na koniec filmu, również w tym miejscu, wręcza jej turkawki, które są symbolem ich przyjaźni. To by było na tyle. Co prawda byłem jeszcze w innych miejscach, w których kręcono sceny do tego filmu, ale jak to mówią, co za dużo, to niezdrowo. Ja, słuchajcie, na te nadchodzące święta życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, szczęścia i miłości. Do zobaczenia.